jeden Fenning 1893. Tak. Nawet ładny stan. To jest zieloniutka patyna. Fajny. No i rocznik ciekawy. No. Do następnego. No i mamy silver grosza. Który rok? 1822. O, także jest drugie sreberko dzisiaj i cieszy bardzo. O, jest silberek ładny. Ładny. Wyjdzie fajnie. Może tu jest przytarty, nie wiem. Może tylko tak patyna nie złapała. Trudno powiedzieć. No ale rewers bardzo ładny. Nie wiem jak tam awers wyjdzie. Dobra. Do następnego. No i zobaczcie. Trzy kopiejki mi wyskoczyły. Ale stan okrutny. To akurat facet obornik składował przed rozwiezieniem po polu. No strasznie zżarło monetę. Może coś z niej jeszcze wyjdzie, ale roku nie będę nawet czytał. O. No szkoda. Może wyjdzie coś jeszcze z niej tam. Dobrze, że tu są te napisy tłoczone, a nie wypukłe. Więc coś może jeszcze będzie widać. Dobra, na razie, do następnego. No i taki guziczek wpadł. Gładki, nic tu nie ma. Łaski, no jest ucho całe w każdym bądź razie. Czy będzie jakiś wytwórca sygnatury? Wątpię. W domu pomyć ewentualnie jak coś. O. Do następnego. Zobaczcie jaką piękną, śliczną znakę znalazłem herbową z nazwą mojej miejscowości. Po niemiecka nazwa Rummelsburg in Pommern. Sportowa, tu są te 3F chyba z tego co widzę. O. Albo data. Trudno powiedzieć. W domu wyjdzie. Fajna, no nie ma szpilki, ale super znajda, bardzo jestem zadowolony. No to taki przejawia się lokalny patriotyzm. No. Każdy kto kopie wie o czym mówię. Miło jest znaleźć coś ze swojej miejscowości, prawda? O. Także super. Super znajdka naprawdę. Fajnie. No to idziemy dalej kopać. Ładnie jeszcze złocenie się ostało z tyłu. No dobra. O, na razie. Do następnego. No i pewno się nieraz zastanawialiście po wyjęciu jakiegoś przedmiotu, który miał tam emalię. A w tej chwili, no czy ma jeszcze tą emalię, ale ona jest matowa najczęściej po wyjęciu z ziemi. Jak wyciągnąć kolory, jak przywrócić mniej więcej chociaż pierwotny wygląd. A, tu mamy odznakę moją dzisiejszą. No i to jest bardzo prosty zabieg. Słuchajcie, bierzemy lakier, obojętnie jaki, tam bezbarwny. Mój akurat jest akrylowy. No i zobaczcie co się będzie działo. I już polakierowaliśmy. Zobaczcie jak pięknie wyciągnął kolory.
momentalnie i one już takie pozostaną. One już takie pozostaną, więc widzieliście ten czerwony, on był matowy, w tej chwili jest jaskrawy, czarny też już w tej chwili nie jest biały, tylko czarny. Jeszcze za jakiś czas, o, jeszcze można raz poprawić, powtórzyć, zobaczcie. Wszystko elegancko będzie widać. No, to jest taka prosta metoda na wyciągnięcie emali, kolorów emali na wierzch. Może nie wszyscy wiedzą, jak gdzieś tam kiedyś w filmiku już mówiłem. Nie wszyscy oglądali. No taka podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. No i kolejny fenik. Truski, ale stan będzie słabowity z tego co widzę. Albo jest po prostu tak oblepiony, ale raczej słaby będzie stan. No, no nic ciekawego, ale klepaczek jest, jak to mówię, zawsze. Tam gdzie jeden, tam ich jest zawsze ich więcej. No idziemy dalej, na razie. No i następny jeden fenik. 1,5 metra od tamtego, ale ten jeszcze gorszy chyba stan. Widzę, że będzie obrośnięty cały. No dobra, idziemy dalej. O. No i następny jeden fenik, ale ten bardzo ładny. I świetną patynę ma. Ale który rok? 1896 chyba szósty. Ale ten jest elegancki. O. Ten wyjdzie ekstra. Fajny. 90 albo 96. Super. Dobra, do następnego. Złotówka nasza czarna 1977. O, a sygnał kurczę 90. Wysoko. Dobra, idziemy dalej do następnej dziury. Jakiś taki gaciowiec wpadł, ale ma napisy mosiężne. Ciekawe co tam jest napisane. O. No dobra, idziemy. Na makro będzie na pewno widać. Do następnego. Witam wszystkich. Dopiero co wszedłem na pole i zobaczcie, pierwszy sygnał. Pół srebrnej marki, ale czarna. No z tej strony mniej. No tutaj to jest czarnuch. O. Jedna, druga marki. Rok. Rok. Nie wiem, nie widzę. 908 albo coś takiego. Super. O. O, ulewy były takie dwa dni, pole mokre, błoto, bagno się zrobiło. A tak fajnie było. No. Jak na początek dnia super znajda. Idziemy dalej. Na razie. 86 biło, jakby co. O. No 10 rejs feningów, ale ładny stan, bardzo ładny.
Dwa złote przed chwilą perelowskie miałem, mosiężne, ale nie nagrywałem. O. Jestem 10 minut, trzecia moneta. No super dzień się zapowiada. W ogóle tutaj pod tą kukurydzę to rolnik ubił tą ziemię. Także ona po tych oraniach, po tych bronowaniach usiadła 10 cm. Dużo lepiej te sygnały łapie się. O. Dobra, do następnego. Cynkowe Rejs Fenningów 1918 pruskie. No. Nic ciekawego. Idziemy dalej. Tym razem 5 Rejs Fenningów 1925 A Berlin, Weimar, kłosy. No. Dobra. No na razie sypię monetkami, sypię. Idziemy dalej. Jakaś plomba. Dobrze nie widzę, co to jest. Tu jest orzeł, widać orła. No, chyba tu Fryderyk Wilhelm będzie. Zobaczymy, w domu się umyję, to będzie lepiej widać. Zapowiada się bardzo ciekawa. O. O. Do następnego. No i następna plomba, trzecia już. Jednej tam nie nagrywałem, później będzie na zdjęciach. A tu jest 1876 rok z tej strony. Tutaj to nie wyczaiłem jeszcze, co to za rysunek, co to tam przedstawia. No to w domu zobaczymy. No na razie, do następnego. Pruski guziczek mały. O. Takie to coś. Idziemy dalej. Ważne, że kompletny. Na razie. Zobaczcie. Tam z tamtej strony pola 3 dni temu jedynkę, a dzisiaj 69, Napoleon III. No niestety, tam koszyczek jest, a tu tylko ślad po koszyczku został, ale jestem zadowolony. Kurczę. No, 69, piękna cyfra. Jak ludzie lubią tą cyfrę. Ciekawe dlaczego. No nic, do następnego. Już jestem zadowolony. Pół mareczki, teraz guzik napoleoński. Kurczę. Lepiej być nie mogło. Pozdrawiam wszystkich. O, czy tak. Zawsze 69. No, dobra. Na razie. Krowi kolczyk, tu jest jakaś sygnatura, ale ja to mam za słabe oczy, żeby to przeczytać. Nie będę się nawet tu wysilał, się zrobi zdjęcie. O, jest VB, tutaj cyferka 5. O. Mosiężna. Takie tam. Idziemy dalej.
Zobaczcie, jaki piękny kontuszowy guzik. Super. Taki ślimak zakręcony. Ucho jest. Ale nie będę tu grzebał, pełno piachu w środku. Ale super. Takiego to jeszcze nie mam. Tu jakieś prążki jeszcze idą koło tego ślimaka. W poprzek, no powiedzmy. O. Super, fajny, elegancki, no i kompletny najważniejsze. Dobra, idziemy dalej. Coś na burzę tu się zbiera. Na razie. Zobaczcie, jeepa mam, czy tam pick-upa. O. O, jednego koła brakuje, ale kompletny. Dobra, idziemy dalej, taka ciekawostka. Ciekawe, czy tu się otwiera coś. Ach, umyję się, to zobaczę. Dobra, na razie. Do następnego. Nie, dwa fedingi. 1874. Mennicy nie widzę. Zapewne A. O. Ładna zielona. Cała zieloniutka. W ogóle taką zieloną patynę dostają. Bardzo zieloną. Fajne. No to do następnego. Zobaczcie, co mam. Pieczątka. Zobaczymy zaraz, co to za pieczątka. O. Co tu jest? Jakiś napis. O. Nie wiem. Chyba lepiej widać. Fajna. Super. Ale kurde. O. Się da odczytać. Odbić. Jest w ładnym stanie. Super. Jakaś pewno cechowa albo jakiegoś tam kogoś. Jakiegoś mecenasa, nie wiem, jakiegoś adwokata albo lekarza, albo cholera wie. Zobaczymy. Dobra, idziemy, no to jest super, dzisiaj jest super, naprawdę już. O, elegancko. Do następnego. Jeden fenik Republiki Weimarskiej 1924. Rewers ładny, a awers taki se, bym powiedział. No dobra. Idziemy dalej. Do następnego.